Witam osoby, które właśnie się dołączyły. W dzisiejszym webinarium chciałbym zaprezentować możliwości dwóch ważnych narzędzi wchodzących w skład pakietu HyperWorks, mianowicie solwera Radios oraz uniwersalnego modułu do badania przestrzeni projektowej, optymalizacji i dopasowywania parametrów układu, czyli HyperStudy. W pierwszej kolejności przybliżę w dużym skrócie możliwości solwera Radios. Najważniejsze informacje umieściłem na tym slajdzie. Dla porządku wyjaśnię, że używając stale żargonowego pojęcia solver, mam na myśli zbiór algorytmów służących numerycznemu rozwiązaniu problemu inżynierskiego, najczęściej przy użyciu metody elementów skończonych. I podkreślić należy tutaj uniwersalność Radiosa, ponieważ obejmuje zarówno statykę, jak i dynamikę, różne rodzaje i stopnie nieliniowości, a także liczne modele materiałowe. Mówiąc o modelach hiper- czy lepkosprężystych, trzeba mieć na myśli przede wszystkim tworzywa sztuczne, zwłaszcza elastomery i gumy. Materiały plastyczne to zarówno metale i ich stopy, wiadomo, ze stalami i stopami aluminium na czele, ale również termoplastyczne tworzywa sztuczne. Dla zaawansowanych użytkowników dostępne są modele znacznie bardziej skomplikowane, wymagające posiadania kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu stałych materiałowych. Radios bazuje na tak zwanej algorytmice jawnej, inaczej explicit. Stanowi ona alternatywę do algorytmiki implicit, inaczej niejawnej, choć to pojęcie rzadko się spotyka, i kojarzona jest, przy czym nie zawsze słusznie, raczej z crash testami i silną dynamiką niż statyką. Podstawowym stopniem swobody w algorytmice jawnej, explicit, jest przyspieszenie, a fundamentalnym równaniem druga zasada dynamiki Newtona. Radios doskonale nadaje się do odwzorowywania procesów nieliniowych i skrajnie nieliniowych. A więc można w tym solwerze odwzorować liczne kontakty, także starciem, rozrywanie konstrukcji, wybuchy, bez zbytniej troski o ewentualną niezbieżność obliczeń. Niezbieżność może wystąpić, ale zwykle wskazuje na jakieś zjawisko fizyczne, wejście w zakres wymagający bardziej złożonego modelu materiałowego, na przykład pozwalającego na przemianę fazową lub stopniową degradację sztywności. Te modele oczywiście są dostępne w standardowym pakiecie. Dla urozmaicenia pokazuję obrazy modeli pochodzących głównie z zagadnień przykładowych, z systemu pomocy. Dużą zaletą solwera Radios jest bogactwo takich właśnie przykładów ze skomplikowaną, realistyczną fizyką i darmowymi modelami. Tu widzimy przejazd ciężarówki przez spowalniacz, ciężarówka dla przyspieszania obliczeń modelowana jest strategią Flex Body. Oto rowerzysta wybijający się z pochylni i upadający na ziemię. Możemy również obliczać katastrofalne uszkodzenie wirnika z urwaniem łopatki, jej zderzeniem z obudową lub też zderzenie z ptakiem. Nie chcąc zagłębiać się w detale, podkreślę, że przejście z solwera implicit
solwera OptiTrack na solwer Radios wymaga zmiany niektórych, choć nie wszystkich przyzwyczajeń. Istnieje w HyperMeshu konwerter, chociaż niektóre cechy, a zwłaszcza gęstość siatki, muszą być zaprojektowane od samego początku pod kątem obliczeń w Radiosie. Preprocesor HyperMesh posiada dedykowany profil Radios, jeden z najlepszych, najbardziej rozbudowanych, który króciutko przedstawię na żywo w nieco dalszej części prezentacji. Wybrałem teraz dla Państwa kilka typowych modeli materiałowych w solwerze Radios wraz z ich głównymi cechami i zakresem zastosowań. Pierwszym z nich jest niezwykle popularny model Johnsona Cooka, który znaleźć można również w innych solwerach. Wiernie, a jednocześnie wygodnie oddaje on zachowanie stali poddanej działaniu sił o różnej dynamice, za co odpowiada środkowy człon, a także w różnych temperaturach, za co odpowiada ostatni człon tego równania. Oto typowe wykresy rozciągania dla modelu Johnsona Cooka bez dodatkowego modelu zniszczenia. W podstawowym wariancie tego modelu potrzebne są cztery parametry opisujące sztywność i plastyczność. Model hipersprężysty stosuje się w przypadku materiałów prawie nieściśliwych, w których moduł Poissona jest bliski jednej drugiej. Model ten posiada kilka nazw. Te nazwy pochodzą od nazwisk historycznych badaczy i promotorów. Te trzy nazwiska spotykane są najczęściej. Geotechnika i hydrotechnika wymagają odwzorowania takiego medium, w którym ciśnienie wpływa istotnie na powierzchnię plastyczności. Dobry efekt przyniesie zastosowanie modelu Druckera-Pragera, różnicującego zachowanie się materiału w stanie ściskania i rozciągania. Materiał umacnia się, gdy jest hydrostatycznie ściskany, osłabia się natomiast podczas rozciągania. Tkaninowy model materiałowy w Radiosie uwzględnia sposób przeplatania się włókien. Jest odpowiedni do m.in. modelowania poduszek powietrznych. Dostępnych materiałów jest znacznie, znacznie więcej. Na osobną prezentację zasługiwałyby modele zniszczenia, zwłaszcza liczne modele dotyczące laminatów. Ważne inżyniersko są również modele nadające się do symulacji procesu tłoczenia. Warto tu wspomnieć o zdolności postprocesora Hyperview do analizy FLD od Forming Limit Diagram, po polsku wykres odkształceń granicznych. Przejdę teraz do pokazania pokrótce profilu HM Radios oraz kilku gotowych animacji. Oto profil HM Radios z włączonym narzędziem Model Checker dedykowanym temu solwerowi. Mamy więc możliwość przebadania wszystkich cech modelu charakterystycznych dla solwera Radios. W tym wypadku nie ma żadnych poważnych błędów. Istnieją natomiast ostrzeżenia. Na szczęście ostrzeżenia te można zignorować. Mówią one, że
zastosowany model Johnsona Cooka nie posiada członu odpowiedzialnego za wpływ prędkości zmian odkształceń na granice plastyczności. W związku z powyższym, w tym relatywnie prostym modelu, zmiana prędkości odkształceń w dowolnym zakresie nie zmieni granicy sprężystości i plastyczności. Ten model zawiera około 300 modeli materiałowych. Część z nich są to modele stojące za bryłami sztywnymi. Część natomiast posiada konkretną fizykę. W większości są to modele plastyczności Johnsona Cooka z Eriliego. Modele te możemy w wygodny sposób wyświetlić i modyfikować. Ogromna większość cech HyperMesha, możliwości modelowania pracy z siatką, analizy jej jakości jest tutaj zachowana. Mamy jedynie lub aż pewne funkcje charakterystyczne dla solvera Radios zawarte w panelu Radios Tools. Oto wynik. Animacja neutralna, ukazująca zgniot. Animacja ta w tym miejscu powinna się zakończyć. Przy relatywnie prostych modelach materiałowych bez modelu zniszczenia są to granice możliwości solvera. Natomiast zastosowanie choćby prostych modeli zniszczenia komplementarnych do modelu Johnsona Cooka umożliwi przeprowadzanie symulacji w dowolnym zakresie. Oto kolejny przykład. Mamy tutaj materiał hipersprężysty. Widzimy, że odkształcenia zredukowane przekraczają w pewnych punktach 100%. Guma jest tutaj umieszczona pomiędzy dwoma bardzo sztywnymi prętami. Nieco mniej typowa analiza. Analiza akustyczna. Medium jest woda. Fala ciśnienia rozchodzi się, interferuje i wreszcie zanika. I wreszcie na koniec zaskakująca cecha solvera Radios, możliwość pełnej obsługi zagadnień przepływowych. Jest to przykład CFD, analizy mechaniki płynów, w której krew, naciskając na niewielką klapkę, otwiera kanał, po czym stabilizuje się jej przepływ. Wszystko to jest możliwe bez żadnych nakładek, bez dodatkowych kosztów. Wrócę teraz do głównej prezentacji. Zanim ukażę przykład kalibracji parametrów materiałowych, powinienem krótko scharakteryzować drugi moduł z pakietu HyperWorks, mianowicie HyperStudy. Użytkownicy OptiStruct Optimization stwierdzą, że w pewnej mierze programy te się nakładają. Przede wszystkim jednak są komplementarne. Warto znać cechy i możliwości zarówno jednego, jak i drugiego produktu. Wyróżnikiem HyperStudy jest bogaty wybór narzędzi do badania przestrzeni projektowej. Tak zwane narzędzia DOE, Design of Experiment. HyperStudy jest nieco bardziej uniwersalny od OptiStruct Optimization w tym sensie, że
współpracuje z dowolnym w zasadzie solwerem zewnętrznym, nawet z arkuszem Excela czy skryptem napisanym w MATLAB. W procesie analizy z użyciem HyperStudy przechodzimy przez 5 etapów. Standardem jest przejście od badania przestrzeni projektowej, wspomniane już DOE, do praktycznego wykorzystania tych badań poprzez optymalizację. Przedmiotem optymalizacji może być struktura mechaniczna najczęściej, ale też dowolny inny obiekt, system inżynierski, a nawet układ równań nie mający nic wspólnego z inżynierią, na przykład zagadnienie ekonomiczne lub biologiczne. Głównym warunkiem stosowalności HyperStudy jest dostępność tekstowego pliku wsadowego do solwera oraz dostępność samego solwera, na przykład Abacusa czy też Ansysa. W przypadku Radiosa solwer jest dostępny oczywiście standardowo w pakiecie. To samo dotyczy solwera OptiStruct Analysis. Badanie przestrzeni projektowej, czyli DOE, daje cenne wskazówki na temat wpływu poszczególnych zmiennych, na przykład grubości blach albo gęstości materiału, wpływu na interesujące nas cechy produktu. Niektóre zmienne mogą okazać się nieistotne, inne natomiast mogą wykazać wpływ wzajemnie sprzeczny. Takie odkrycia są cenne dla projektanta, zanim nawet wykona analizę optymalizacyjną. Dalszą pracę bardzo ułatwia wyznaczenie przybliżonej zmienności badanych parametrów, tak zwanej aproksymacji lub powierzchni odpowiedzi. Tu widoczna jest funkcja dwóch zmiennych, chociaż faktycznie często operujemy na powierzchniach wielowymiarowych, gdyż program nas nie ogranicza, jeśli chodzi o liczbę zmiennych. W HyperStudy można zastosować różnorodne strategie optymalizacji. Gradientowa ma charakter lokalny, bardzo precyzyjny, jednak może przeoczyć minima czy maksima leżące daleko od badanego obszaru. Optymalizacja globalna służy zgodnie z nazwą do zgrubnego przebadania dużego obszaru przestrzeni projektowej. Dla zaawansowanych użytkowników jest też dostępna metodyka probabilistyczna. Tu nazwałem ją umownie metodyką rozmytą. I wreszcie celem może być minimalizacja, maksymalizacja lub też kalibracja, oznaczana w programie jako system identification. Przykład takiej kalibracji przedstawię na samym końcu. Poza wymienionymi strategiami można też tworzyć strategie własne. Mamy kontrolę nad szczegółowymi parametrami każdej z metod optymalizacji. Literatura techniczna zawiera wiele przykładów zastosowań HyperStudy. Wybrałem 4, bardzo zróżnicowane. Najoryginalniejszy jest chyba pierwszy z nich. Chodzi tutaj o uzyskanie maksymalnej sprężystości uderzenia kijem golfowym przy zachowaniu określonej masy główki, około 200 gramów, i utrzymaniu naprężeń poniżej wartości dopuszczalnych. Kij taki powinien wytrzymać wiele tysięcy uderzeń, przy czym siła uderzenia ma wynosić 10 kN, a więc zagadnienie mechaniczne z badaniem zmęczenia. Na koniec przedstawiam obiecany przykład łącznego użycia programów HyperStudy oraz Radios. Jest to zagadnienie kalibracji parametrów modelu materiałowego Johnsona Cooka. Chodzi o konkretny stop aluminium,
Zamodelowana standardowa próbka do rozciągania osiowego powinna zachowywać się zgodnie z eksperymentem. Dzięki temu model będzie można bez obaw stosować w dowolnych symulacjach strukturalnych na prawdziwych konstrukcjach. Na tym obrazie przedstawione są próbki eksperymentalne dwojakiego rodzaju. Osiowo-symetryczna po lewej stronie oraz wiosełkowa po prawej. Krzywa natomiast uwidacznia umocnienie materiału, a następnie spadek sztywności na skutek powstania przewężenia. Oto model numeryczny odwzorowujący eksperyment. Wykorzystana jest podwójna symetria. Widzimy więc ćwiartkę pełnego modelu. Podobnie jak w eksperymencie, zastosowana jest stała prędkość trawersy. Ważne, aby przemieszczenia i sumaryczne siły pozyskane z symulacji przekształcić na naprężenia i odkształcenia inżynierskie, gdyż tylko w ten sposób będziemy w stanie przeprowadzić ilościowe porównanie z eksperymentem. Oto pierwsze obliczenie. Słabo koreluje się z eksperymentem. Model przede wszystkim ulega osłabieniu znacznie wcześniej niż próbka doświadczalna. Jest też nieco zbyt sztywny na początku. To jednak wynik strzału na ślepo. Zastosowano tutaj zupełnie umowne, zgadnięte parametry modelu. Moduł Younga, parametry plastyczności. Widać, rozbieżność jest duża. I tutaj w sukurs przychodzi HyperStudy i jego optymalizacja kalibrująca, czyli system identification. Użytkownik powinien jedynie określić pewną liczbę punktów kontrolnych, w których program będzie przyrównywał krzywą z modelu i krzywą z eksperymentu. Tutaj wybrane zostały 2 punkty charakterystyczne, w sumie 4 parametry. I oto efekt końcowy. Niemal idealne dopasowanie uzyskane dzięki dwóm pętlom optymalizacyjnym. Takie postępowanie można zastosować zarówno do kalibracji modelu materiałowego, jak i do poszukiwań produktu o ściśle oczekiwanych cechach, na przykład określonej dokładnie sztywności, wadze, charakterystyce drgań, charakterystyce cieplnej itd. Dziękuję Państwu za uwagę i czekam na ewentualne pytania na czacie.
Dziękuję Państwu raz jeszcze. Jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania merytoryczne lub związane z licencjonowaniem produktu, jego pozyskaniem, proszę o kontakt z firmą Desart. Mój e-mail to maugustyniak@desart.com.pl.